Na pytanie, jak przeżyje tegoroczny adwent, powinienem odpowiedzieć jednym słowem. Szybko, bo adwent będzie bardzo krótki w tym roku. Właściwie zaraz po trzeciej niedzieli adwentu mamy, po czwartej niedzieli adwentu mamy od razu wigilię. Adwent to w naszym domu czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, więc dużo czasu poświęcamy na różne wesołe prace, wesołe zajęcia. Jak co roku będziemy robić kartki świąteczne z dziećmi? córki bardzo lubią wyklejać, malować, wypisywać życzenia swoimi koślawymi literkami, zwłaszcza kasia. Myślę, że w tym roku dołączy się też anielka z jakimiś stempelkami. Adwent w naszym domu to przede wszystkim pewne napięcie. I dzieci już od jakiegoś czasu pytają, co będzie za parę tygodni. Oczywiście skupiają swoją uwagę na Bożym Narodzeniu i na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Natomiast dla nas chcielibyśmy, żeby właśnie w kontakcie z dziećmi takie dwa ważne elementy były. Pewne odmierzanie czasu do świąt Bożego Narodzenia, czy to tym kalendarzem adwentowym, czy rozmowami na temat przygotowania do świąt, w takim poczuciu, żeby była chwila refleksji, czemu te święta służą. A druga rzecz, i to jest trochę takie wsparcie instytucji przedszkola, do której chodzi nasza córka, również udział. W roratach, gdzie ta symbolika jest bardzo mocno wyraźna i charakterystyczna, dzieci przygotowują lampiony w procesji, idą do kościoła i potem w tej liturgii uczestniczą. Jak co roku rozpoczniemy też adwent w pierwszą niedzielę, zapalając pierwszą świecę na wieńcu adwentowym? Przede wszystkim będzie można zauważyć coś, co się zmieni w domu, no bo wiadomo, że w pierwszą niedzielę adwentu pojawi się na ołtarzyku wieniec adwentowy który od wielu lat już towarzyszy naszej rodzinie staną w nim właśnie cztery świece zapalane jakoś tak z każdą niedzielą coraz bogaciej jak co roku dzieci mają kalendarz adwentowy i jest to kalendarz z czekoladkami, ale również inny. Taki, w którym w kopertach znajdują się różne zadania, różne złote myśli i takie rzeczy, pamiątki takie związane z okresem Bożego Narodzenia. Jakieś obrazki, takie rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia ozdób na choinkę. Także różne rzeczy w tych kopertach się znajdują. Moja córeczka ma 7 lat. W czasie adwentu chciałabym chodzić z nią na roraty żeby poznała również tę formę modlitwy. Myślę, że w tym roku przygotujemy też wieniec adwentowy i zapalając kolejną świeczkę, dziecko będzie widziało, jak zbliżamy się do czasu Bożego Narodzenia. To przygotowanie do świąt, to wyjaśnienie symboliki żłóbka, y, dzieciątka y, dla dzieci było ważne i w tym roku też jakoś tym tropem pójdziemy. Co roku robimy łańcuch choinkowy, bardzo długi i kolorowy. Ma on kilka metrów, więc robienie go zajmuje nam kilka wieczorów. Potem ten łańcuch wykorzystujemy też do innych okazji, w karnawale na przykład do wieszania balonów. Także to jest bardzo przydatny łańcuch. Dopiero na wiosnę go wyrzucamy, bo wiadomo, że dużą radość sprawia nam robienie kolejnego. Pewnie uda nam się wybrać raz czy drugi na roraty. Nie, nie, nie. Nie udało nam się do tej pory całą rodziną y, y, uczestniczyć w ratach codziennie, ale kto wie, może w tym roku będzie lepiej. Córeczka chodzi również na scholę parafialną, więc będziemy próbowały ćwiczyć różne piosenki adwentowe, żeby córeczka mogła jak najpełniej uczestniczyć w przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia.